Efraim jest powalony, ich korzeń usechł, nie wydają już owocu. Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali. Tułać się będą wśród ludów. Księga Ozeasza, 9 rozdział, 16-17 werset. Tylko Bóg jest Zbawicielem. Ostatni królowie Izraela uważali, że dobrą polityką jest opieranie się na przemian na Egipcie i Asyrii. Tak czytamy w II Królewskiej, 15 rozdział, od 8 do 17 wersetu, także 18 rozdział i 17 rozdział. Można to porównać oczywiście z Ozeasza, 7 rozdział, 11 do 12 wersetu. To właśnie takie naprzemienne opieranie się na Egipcie i Asyrii, to właśnie było ich zgubą. Ze swej strony ci, którzy uciekli z Jerozolimy i Judy, szukali schronienia w Egipcie, w Nof lub Memfis, zamiast mieszkać w ziemi pańskiej, jak nakazał im Jeremiasz. Czytamy o tym w Jeremiasza 42, 10 rozdział i 19, 10 werset i 19 werset. Jeremiasza 42, 10 werset i 19 werset. Czyż nie jesteśmy do nich podobni? Jakże często, gdy stajemy w obliczu trudności, szukamy raczej pomocy człowieka niż Pana. I tutaj warto przypomnieć sobie Psalm 60, werset 11. Efraimowi zostało odmówione potomstwo. Pozostał bezpłodny i bez owocu dla Boga, jak drzewo figowe, które Pan Jezus Chrystus przeklął, o czym możesz przeczytać w Marka 11 rozdział 12 do 14 wersetu. Proroctwo to wypełniło się przez rozproszenie 10 plemion, które będzie trwało aż do ich przywrócenia 7 lat po pochwyceniu Kościoła, po tym, gdy wraz z rozpoczęciem się nowego przymierza nastanie tysiącletnie panowanie Chrystusa. Jeśli chodzi o tych, których właściwie nazywa się Żydami, czyli Judę i Beniamina, ich losem od czasu odrzucenia Mesjasza jest bycie tułaczami wśród narodów. Czytamy o tym w 5 Mojżeszowej, 28 rozdział, 64 i 65 werset. Nie znając czasu swojego nawiedzenia w łasce, jak mówi Łukasza 19 rozdział, 44 werset, muszą zostać nawiedzeni przez sąd, jak mówi nam Ozeasza 9 rozdział, 7 werset. Tylko Bóg jest Zbawicielem. Efraim jest powalony, ich korzeń usechł, nie wydają już owocu. Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali, tułać się będą wśród ludów. Księga Ozeasza 9 rozdział, 16 i 17 werset.